Witaj na moim kanale, który jest poświęcany zgłębianiu wiedzy z zakresu sposobów rozwiązywania zadań ilościowych, ekonomicznych, w tym z oceny projektów inwestycyjnych. Ja nazywam się Alicja Miazgowicz i od 2002 roku wspieram studentów kierunków ekonomicznych w sposobach zrozumienia i zastosowania zasad ekonomii oraz matematyki w praktycznych aspektach finansowych. Dzisiejsza playlista, nazwana jako Ocena projektów inwestycyjnych, skupia się na kluczowych technikach i metodach niezbędnych do efektywnej analizy inwestycji. Na tej playliście omówię szczegółowo zadania związane z obliczeniem NPV, które jest podstawowym narzędziem w ocenie wartości projektów inwestycyjnych. Wyjaśnię również różnice między podstawowymi pojęciami jak kapitalizacja i dyskontowanie, które są kluczowe do zrozumienia wartości pieniądza w czasie. Na filmach przedstawię również przykład zadania dotyczącego średnioważonego kosztu kapitału, które pozwala zrozumieć, jak koszt różnych źródeł finansowania wpływa na ogólną ocenę wartości projektu. Na filmach zajmiemy się również okresem zwrotu, również tym zdyskontowanym, jako wskaźnikiem dla inwestorów oraz tak zwaną księgową stopą zwrotu dla innego ujęcia oceny rentowności. Omawiam również IRR jako wewnętrzną stopę zwrotu. Pokażę również, jak skutecznie można wykorzystać dodatki Excela do analizy i oceny projektów inwestycyjnych jako narzędzia. Omawiam również metody ustalania wartości rezydualnej, przybliżam kwestię amortyzacji zarówno liniowej, jak i degresywnej. Moje materiały mają na celu przekazanie minimum teoretycznego. Pokazuję w tych materiałach, jak te zasady są stosowane w praktyce, aby ocena projektów inwestycyjnych stała się dla Was zrozumiała i przystępna, tak samo jak to jest już teraz dla mnie. Oglądajcie filmy, zadawajcie pytania i dzielcie się swoimi uwagami. Wasze opinie i sugestie są dla mnie ważne. Pomogą mi tworzyć jeszcze bardziej jakościowe i dopasowane do Was treści. Czekam również na Wasze propozycje tematów i komentarze, abym mogłam omówić i uwzględnić w kolejnych filmach. Oceny projektów inwestycyjnych staną się dzięki temu jasne i zrozumiałe. Ten przedmiot dla kierunków ekonomicznych jest podstawowym, ważnym tematem, który się pojawia na studiach. Udostępniajcie te filmy innym studentom, aby też krok po kroku mogli zrozumieć podstawy tego przedmiotu. Jako korepetytorka jestem dla Was, aby wspomóc Was w nauce. Pozdrawiam. Zapraszam do subskrypcji, komentowania i udostępniania tych filmów.